Cześć, witam wszystkich na kanale Świat Symulatorów z gry Euro Truck Simulator 2. Dziś mamy 6 kwietnia, czyli nowa aktualizacja do gry, która nam wnosiła oczywiście ściągnięcie kotary z ciężarówki marki Renault, która od 29 marca stała przykryta pod salonami marki Renault. W każdej miejscowości, gdzie tylko salon mogliśmy znaleźć, tam stała ciężarówka zaciągnięta czerwoną kotarą, tak żeby gracze nie mogli zauważyć, co to jest za ciężarówka. EC Software ogłosił właśnie 6 kwietnia, że będzie prezentacja tej nowej ciężarówki. No i jest oto ona. Renault Range T wersja poliftowa Evolution. Co ona dodaje? No jest to zwykła Range T, która jest po lifcie, ma zmienione z przodu lampy, zderzak lekko. No i dodatkowo mamy dodany środek, wnętrze zmienione na, jak to po lifcie. Moim zdaniem SC Software może za dużo tutaj zrobił szumu wokół tego wszystkiego, bo ciężarówka prezentuje się tak samo, jak wyglądała przy wydaniu zwykłej Renault Range T, bez żadnego liftu. Moim zdaniem takie rzeczy powinni robić, kiedy wydadzą nową ciężarówkę typu jakiegoś Forda, może Scania S-kę jak wypuszczali, mogli coś takiego zrobić, albo po prostu Renault Range T jak robili, wypuszczali, na które naprawdę bardzo długo czekaliśmy, mogli coś takiego zrobić. Ale to jest zwykły lift, może troszeczkę za dużo szumu, za dużo tego wszystkiego tutaj SC Software zrobił. Podejrzewam, że gracze, którzy czekali, tak samo jak ja, bo jestem fanem Renault, ogólnie marki Renault ciężarowych samochodów, troszeczkę się na tym zawiodłem. Podejrzewam, że większość graczy też się na tym zawiodło, patrząc na to, że w zasadzie ta aktualizacja za dużo nam nie wniosła. Fajne jest to chyba, że w tej Renówce dodane są z przodu kierunkowskazy dynamiczne. Chyba żadna ciężarówka, która jest w grze, nie ma w przednich lampach właśnie tych dynamicznych kierunkowskazów. Co do środka, no oczywiście też się nic nie zmieniło. Mamy tą samą kierownicę, tą samą deskę rozdzielczą, te same lusterka. Jest tak samo jak było. Nie wiem, bo dawno nie jeździłem ogólnie Renault, więc w tej wersji poliftowej dodane zostało chyba, mówię, nie jestem pewien, bo dawno nie jeździłem Renault, uchwyt, gdzie możemy sobie zamontować kubek z wodą. W zasadzie no może nie kubek, a butelkę z wodą. I możemy zamontować też telefon z nawigacją na desce rozdzielczej. A tak z wyglądu zewnętrznego, no jest wszystko to samo. Tak jak możecie zauważyć. Lampy moim zdaniem, no te poliftowe są ładniejsze niż te oryginalne. No i ten dynamiczny kierunek robi swoją robotę. Wszystko pozostało takie jakie było. A środek pięknie się komponuje. No bo te poprzednie w zasadzie one się niczym nie różnią, ale te właśnie poliftowe, czyli standardowe Evolution, mają takie czerwone wstawki, co bardzo pięknie wyglądają, gdy mamy kolor czerwony, tak jak ja. Mamy też wersję ekskluzywną, czyli czarne 2019, no i jest to zwykły czarny środek, czarna deska rozdzielcza. Podejrzewam, że fotele chyba są skórzane, a tak to oprócz tego w środku się nic nie zmienia. Żadnego malowania, właśnie tak jak na przykład DAF Euro 6, co wyszedł, ma swoje malowania, tam Super Space Cup, Super Cup. Renault takiego czegoś nie dostało, a moim zdaniem fajnie by było, kiedy by zrobili po prostu skina na tą ciężarówkę, że jest to wersja Evolution. Dużo by to zmieniło? No może nie, ale wyglądowo, jakbym ktoś chciał zakupić sobie właśnie, tak jak w salonie mamy teraz dostęp do marki Renault, która jest wersja poliftową, która, no wiadomo, może ktoś sobie tam wziąć na testy i wypróbować. Fajnie by było, gdyby ten skin ten posiadał, że jest to auto Evolution, czyli poliftowe. Oprócz tego, no, nie zmieniło nam się nic. Mamy do wyboru też w zderzaku oczywiście wymiana grilla na standardowy albo na ten Evolution. No i lamp możemy zmienić, dokonać zmiany dopiero przy wymianie całego zderzaka. Czyli tak jak nastąpiło to teraz. Możemy też tam pozmieniać, że niektóre plastiki są po prostu plastikami, a niektóre plastiki są pomalowane w kolor samochodu. Niby taki bajer, za dużo nie wnoszący.
Mówię, może za dużo szumu narobił nasz SS Software na to, że no tyle musieliśmy czekać na zwykły lift. Tak jak mówiłem, mamy tutaj uchwyt z butelką, gdzie możemy, no i oczywiście telefon komórkowy, który możemy zamontować na desce rozdzielczej. W interiorze tak samo mamy wbudowaną nawigację jak w poprzednich interiorach, także nie musimy mieć cabin accessories, żeby mieć nawigację. Jeżeli ktoś nie posiada oczywiście tego DLC, no to nie musimy mieć nawigacji na szybie, bo jest wbudowana w tym interiorze. Czyli normalnie tak jak w Renówce. Prezentuje się ona tak samo jak zwykła wersja Renault Range T. Za dużo zmian to tutaj nie wniosło. Fakt faktem, mogliby troszeczkę pozmieniać może jakiś dźwięk, chyba że zmienili może spalanie. Może jest spalanie zmienione, tego nie patrzyłem, nie testowałem tego, bo komfortu jazdy chyba się nie da przetestować w symulatorze. No ale do rzeczy. Dla mnie ogólna taka przedstawienie tego Renault to jest zwykła, ta sama Renówka, którą posiadaliśmy w grze. Był zrobiony szum, wielki szum, że to będzie nowa ciężarówka, a wyszedł po prostu lift, gdzie mogliby to dodać normalnie do aktualizacji, tak jak teraz to zrobili, bez żadnego prezentowania się przed salonami i tak dalej, i tak dalej. Także to jest moje zdanie, no i myślę, że to by było na tyle. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się i cześć.